Siemanko, witam w mojej kuchni. Według badań banków żywności chleb jest najczęściej wyrzucanym produktem spożywczym w naszych domach. Dlatego dzisiaj postanowiłem coś z tym zrobić i pokażę Wam przepis, dzięki któremu już nigdy, przenigdy nie wyrzucicie pieczywa do śmieci. A będą to przepyszne szpinakowe kluseczki z dodatkiem prostego sosu pomidorowego. Jesteście ciekawi, jak to przygotować? To zapraszam na przepis. Pamiętam, jak moja świętej pamięci babcia zawsze odkładała stare pieczywo. Miała w kuchni taki woreczek i tam wkładała właśnie pieczywo, które nie zostało wykorzystane. Następnie z takiego pieczywa przygotowywała albo chleb w jajku, albo dodawała do mielonych. A jak już nie miała pomysłu, co z tym zrobić, to robiła bułkę tartą. Ale wyrzucanie chleba to dopiero wierzchołek góry lodowej. My, Polacy, marnujemy naprawdę dużo jedzenia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się od ekspertów, jak nie marnować, to dołączcie do konferencji z okazji Światowego Dnia Żywności, która odbędzie się 16 października. I zapoznajcie się z raportem Nie marnuj jedzenia. Oczywiście wszystkie niezbędne informacje oraz linki znajdziecie w opisie pod tym filmem, a ja teraz Wam pokażę, jak z takiego czerstwego chleba zrobimy przepiękne danie. Do tego przepisu oczywiście używamy czerstwy chleb, o, który musimy sobie pokroić. Najlepiej taki chleb pokroić sobie na taką kosteczkę. Ja Wam to wrzucę tutaj, żebyście ładnie widzieli. I wrzucamy sobie to. Tylko uwaga, jeżeli macie bułkę, wekę, też to możecie wykorzystać. Nie ma z tym żadnego problemu. Bułka nawet zmięknie szybciej niż taki stary chleb. A kiedy chleb mam już pokrojony, to do tego chleba wlewam mleko, dodaję szczyptę soli i czekam. Czekam, aż chleb zmięknie. Oczywiście muszę sobie to wszystko zamieszać od czasu do czasu, żeby ten chleb nasiąknął tym mlekiem równomiernie. Chleb najlepiej sobie odstawić na kilka chwil. I teraz tak, ja sobie nagrzewam patelnię i oczywiście kroję czosnek, bo czosnek jest niesamowitym dodatkiem do naszego szpinaku. Muszę go tylko delikatnie posiekać i na tą patelnię już dodaję masło. Hop, masło musi się rozpuścić. Dodaję czosnek, który podsmażam delikatnie. Już czuję fantastyczny zapach. I moi drodzy, ja tutaj mam szpinak, możecie sobie użyć świeżego szpinaku, możecie też użyć mrożonego. Wszystko w zależności od pory roku, prawda? Wrzucam to wszystko na patelnię i podsmażam. Podsmażam do momentu, aż liście zmniejszą drastycznie swoją objętość. Szpinak jest podsmażony, więc mogę sobie go wyłączyć. Woda odparowała. I teraz doprawiam sobie to wszystko pieprzem. Tak. A następnie ściągam szpinak na deskę. Tylko uwaga, bo jest bardzo i to bardzo gorące. On sobie tutaj odstygnie. I muszę go przesiekać. I tak przygotowany szpinak przekładam do mojej masy. Widzę, że chleb już ładnie zmiękł. I zostawiam masę jeszcze na 3 minuty. Przyszła pora, żeby kończyć naszą masę. Ja dodaję tutaj odrobinę gałki muszka stołowej. Tak, mniej więcej tyle. I oczywiście wbijam jajko, bo to musi się wszystko trzymać. Co jeszcze dodaję do mojej masy? Mąkę oraz parmezan. Jeżeli nie macie parmezanu, możecie wykorzystać inny, starty, twardy ser. Hop. Nie ma tego wbrew pozorom tak dużo. Wszystkie składniki znajdziecie też w opisie. Ale spójrzcie. To wszystko nam się zagęści teraz i powstanie fantastyczna masa na nasze kluski. Idealnym dodatkiem do moich kluseczek będzie sos pomidorowy, ale taki bardzo świeży sos pomidorowy. Moi drodzy, ja Wam pokażę, co ja tutaj robię. Na patelnię wrzucam masło i dodaję tutaj jeden ząbek czosnku. To wszystko ze sobą delikatnie podsmażam. I mam tutaj pomidory, pomidory malinowe, które zostały obrane ze skórki. I te pomidory pokroiłem w kosteczkę. Moi drodzy, Wy możecie serwować takie kluseczki z czymkolwiek Wam się podoba. Fantastycznie komponują się one w sosie śmietanowym albo zwyczajnie z masłem. Masłem szałwiowym, czosnkowym.
Ja dzisiaj wybrałem ten sos pomidorowy, bo jest to naprawdę szybki temat, a pomidory mamy w sezonie. To wszystko delikatnie tylko podsmażam. Doprawiam również solą. Może później dodam trochę pieprzu. I to wszystko. Nie gotuję tego zbyt długo, bo chcę, żeby pomidory zostały w takich cząsteczkach. Sos pomidorowy jest już gotowy. Ja go nie będę zagęszczać, bo chcę, żeby był taki płynny. I teraz przejdźmy do naszej masy. Spójrzcie. Ona ma taką konsystencję, taką dość zbitą. I o to właśnie chodzi. Jeżeli wasza masa jest zbyt leista, dodajcie więcej chleba albo bułki tartej. Nie dodawajcie mąki, bo wtedy wasze kluseczki i pulpeciki będą zbyt zbite i twarde. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o formowanie, ja je formuję w taki oto właśnie sposób. Takie duże kluseczki robię. Jeżeli chcecie, możecie na przykład zrolować je i pokroić jak kopytka. Nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj tylko czekam, aż woda mi się zagotuje i będziemy gotować nasze przepyszne kluseczki. Kiedy woda się już zagotowała, wystarczy ją tylko delikatnie posolić. Hop. I możemy już wrzucać nasze kluseczki. Gotujemy do momentu, aż wypłyną i dałbym im jeszcze dosłownie minutkę. Niech one się pogotują tutaj w tej osolonej wodzie. Moje kluseczki są już gotowe. Wyglądają rewelacyjnie. I teraz wystarczy, że przekłożę je do mojego sosu pomidorowego, który tutaj się gotuje. Hop. No i tak naprawdę danie mamy już gotowe. Spójrzcie na to. Wygląda rewelacyjnie. Więc zacznijmy wykładać nasze kluseczki. Kluseczki wykładamy w ten oto właśnie sposób. Na sam dół dajemy dość dużo sosu pomidorowego. A na koniec posypuję to wszystko świeżo startym parmezanem. Jak widzicie, z czerstwego pieczywa możemy przygotować naprawdę wspaniałe danie. Dlatego bardzo was proszę, zastanówcie się dwa razy, zanim coś wyrzucicie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wy wykorzystujecie czerstwe pieczywo i pamiętajcie, widzimy się 16 października na konferencji z okazji Światowego Dnia Żywności. Ja się z wami już żegnam, życzę smacznego i teraz spróbuję sobie taką kluseczkę z tym moim pomidorowym sosem i przepysznym parmezanem. Do zobaczenia.